Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Zdrowa Rozmowa Gazety Wyborczej. Margit Kosobucka się kłania. No mamy koniec listopada, ciemno, zimno i do domu daleko, jak to mówi popularne przysłowie. I rzeczywiście nie jest to najlepsza pora roku w naszej szerokości geograficznej. Dzień nam się zlewa z nocą, poniedziałek płynnie przechodzi we wtorek, tracimy poczucie czasu i rytmu, jeszcze zwłaszcza jeśli pracujemy z domu. No i nasz zegar biologiczny się rozregulowuje i zaczynamy chorować. Teraz w ogóle chciałam Państwa uczulić, ponieważ w tej chwili mamy falę COVID-u kolejną, która się przelewa przez nasz kraj, więc bądźcie czujni, noście maseczki w miejscach publicznych. No ale oprócz tego, że mamy wirusy w środowisku, to niestety robimy też różne rzeczy, które zwiększają tą naszą podatność na zachorowanie. Niby powinniśmy być przystosowani do tej pory roku, ponieważ po spędzeniu wielu lat życia na tej szerokości geograficznej, no już wiemy o tym, że ten listopad to zazwyczaj jest paskudny i grudzień, przynajmniej na początku, też nie lepszy, zanim atmosfera świąteczna nas nie dopadnie. Natomiast no, zimą przede wszystkim rzadziej wychodzimy z domu. I to jest taki problem, że mamy po prostu za mało tego światła słonecznego, które do nas powinno docierać. I jest to generalnie zła informacja, ponieważ nasz organizm jest jak nakręcany zegarek. On napędza się do życia właśnie tym dziennym światłem i musi to robić codziennie. Więc niezależnie od tego, że za oknem pogoda nie napawa do jakichś spacerów, powinniśmy jednak w jakiś sposób się do tego zmotywować i wyjść. I zaraz powiem Państwu dlaczego. Jest taki jeden proces, do którego bez względu na położenie geograficzne, no musimy dostosować się wszyscy. Jest to noc nadchodząca po dniu, albo jak kto woli, dzień nadchodzący po nocy, czyli cykl światła i ciemności, ciepła i zimna, uzależniony właśnie od obracającej się wokół własnej osi Ziemi. I wszystkie organizmy żyjące musiały wytworzyć sobie taki własny wewnętrzny biologiczny zegar, który jest zdolny przewidywać takie cykle dzień-noc i regulować pod tym kątem naszą fizjologię i zachowanie. Obserwując muszki owocowe, badacze już dawno odkryli, że jest taka mutacja w pewnym, wtedy jeszcze nieznanym genie, która zaburza rytm dobowy tych muszek. I nazwali go genem period, czyli okres. I produkowane przezeń białko PER gromadzi się w ciągu nocy, a jest degradowane w ciągu dnia. Ten cykl trwa 24 godziny i jest synchroniczny z rytmem dobowym i ze słońcem. I człowiek ma tak samo, u nas także mamy taki 24-godzinny cykl, ale takie sezonowe zmiany ilości światła, jakie nas dotykają właśnie na naszej szerokości geograficznej, tego światła dziennego, które do nas dociera, no mogą ten zegar biologiczny rozregulowywać, a na niektóre osoby mają naprawdę znaczący wpływ. I to już nauka wie od dawna, natomiast w tej chwili naukowcy badają ten wpływ światła nawet i rozregulowania z tego względu, nawet na poziomie poszczególnych neuronów mózgu. I mimo, że nasz mózg jest bardzo skomplikowanym narządem, to pod pewnymi względami jest prosty w obsłudze, ponieważ jednym z podstawowych czynników, jakie sterują w ogóle naszym zachowaniem, samopoczuciem, fizjologią, jest właśnie po prostu światło. To pod jego wpływem prawidłowo działa nasz ten główny wewnętrzny zegar biologiczny, a jeśli on działa dobrze, to i nasze ciało ma się nieźle. Takie sezonowe zmiany związane z długością dnia wpływają na nasz sen, wpływają na sposób żywienia, na neuroprzekaźniki, na hormony. Niestety my sobie jeszcze dokładamy do tego wszystkiego to, że przebywamy w pomieszczeniach. W związku z tym tego światła w naturalny sposób zimą jest mniej i o ile do tego jeszcze ta nasza fizjologia jest w stanie się dostosować, to już do tego, że my siedzimy w domu przez cały czas albo w pracy i generalnie bardzo niechętnie patrzymy za okno, że mamy gdzieś wyjść, zwłaszcza jeśli no nie ma pięknej, słonecznej pogody, nawet chociaż jest zimno, no to niestety
robimy sobie jeszcze większą krzywdę. Takie skrócenie długości dnia zimą w krajach północnych, do których między innymi powiedzmy też i Polska się zalicza, może nie jesteśmy krajem takim typowo północnym, no ale już tam pod tą północ trochę podchodzimy. Wiadomo, że wiąże się z takim sezonowym zaburzeniem afektywnym. Ono się nazywa SAD, czyli zaburzeniem nastroju, który się charakteryzuje takimi epizodami depresyjnymi w okresie jesienno-zimowym i remisją tych objawów latem. I pacjenci z SAD, którzy są leczeni światłem, właśnie często czują się lepiej i to już po kilku dniach takiej terapii. I ta terapia światłem jest również stosowana w leczeniu tak zwanej dużej depresji, czyli takiej no już poważnej sytuacji, która nie jest sezonowa, ale również depresji poporodowej i choroby afektywnej dwubiegunowej. Dowiedziono też, że poprawia jakość życia pacjentów z chorobami Alzheimera i Parkinsona. Więc jak widać, to światło jest naprawdę bardzo nam potrzebne. Taki nasz wewnętrzny, ten 24-godzinny zegarek, gdzie on w ogóle jest? No nie jest oczywiście na rynku. On jest ukryty w mózgu, znajduje się w takiej strukturze, która się nazywa jądro nadskrzyżowaniowe. Jest on częścią takiego złożonego mechanizmu odmierzania czasu przez mózg. Co ciekawe, też poszczególne narządy mają swoje mniejsze zegarki. No ale jednak ten centralny jest odpowiedzialny za fizyczne, umysłowe i takie behawioralne rytmy dobowe, które są u ludzi właśnie zgodne z tym 24-godzinnym wzorcem. Ten centralny zegar jest kontrolowany przez specjalne światłoczułe komórki, które znajdują się w siatkówce oka i one przekazują informacje o natężeniu światła i długości dnia. Takie badania opublikowane w piśmie Science Advances sugerują, że mamy grupę około 20 tysięcy neuronów w tym jądrze nadskrzyżowaniowym, które komunikują się ze sobą i synchronizują właśnie po to, żeby przystosować się do różnej dostępności światła dziennego. I zmiany te zachodzą na terenie pojedynczych komórek nerwowych, ale też obejmują sieć neuronalną jako całość. I co się zmienia pod wpływem tych sezonowych wahań światła? Przede wszystkim zmienia się ekspresja takich, czyli wydzielanie kluczowych neuroprzekaźników w mózgu. Czyli brak światła powoduje, że zmienia się taki okołodobowy rytm wydzielania hormonów, w tym melatoniny, czyli tego hormonu związanego z zasypianiem. Zmienia się też praca układu autonomicznego, ponieważ ten rytm okołodobowy silnie wpływa na aktywność układu nerwowego. To mi tłumaczył profesor Adam Wichniak, który jest psychiatrą i specjalistą od medycyny snu. Efekt jest taki, że spada nam poziom energii, zmienia się nam rytm i długość snu, czyli mamy kłopoty bardzo często właśnie, jedni mają, inni nie mają, inni by spali cały dzień, ale no to też jest jakieś zaburzenie. Czyli zmienia się rytm i długość snu i to w obu kierunkach i to z kolei przekłada się na naszą aktywność. I cała ta kaskada czynników może prowadzić do zmiany samopoczucia i psychicznego, ale też fizycznego, ponieważ jeżeli jesteśmy w gorszej formie, no to po prostu te różnego rodzaju infekcje, z którymi teraz się wiele osób zmaga, no atakują nas łatwiej. Brak słońca oznacza też brak syntezy w skórze witaminy D. W zasadzie to nie jest aż tak istotne w tym momencie, ponieważ na naszej szerokości geograficznej ta witamina D jest syntetyzowana od kwietnia do października w skórze, ponieważ te promienie słoneczne wtedy podają pod odpowiednim kątem. Ale no, nie zapominajmy o tym, że słońce jednak ma też różne inne dobroczynne działanie, takie jak na przykład chociażby po prostu poprawiające nastrój. Sam fakt, że jesteśmy na słońcu, bardzo dobrze działa na naszą psychikę, a jak wiemy już z naszych różnych odcinków, psychika przekłada się na ciało w sposób naprawdę bezpośredni. Ktoś powie, jakie słońce, gdy za oknem stale chmury, właśnie jak szłam do redakcji, no pruszył dosyć intensywnie śnieg. No otóż to słońce wciąż tam jest i nasz bardzo czuły organizm, czuły właśnie na słońce, on doskonale to wychwytuje. Pod warunkiem, że jest na zewnątrz i w przeciętnie pogodny dzień w pomieszczeniu jest od 50 do 200 razy ciemniej niż na zewnątrz. Nam się wydaje, że co to da takie wyjście na zewnątrz? Przecież tam i tak jest szaro i buro. A jednak mimo wszystko nasz organizm naprawdę dużo więcej tego światła wyłapie, niż jeżeli będziemy w pomieszczeniu. Nawet jeśli wydaje nam się, że nasz w słoneczny dzień, że nasz pokój jest pełen światła, to wcale nie jest go tak dużo w porównaniu z tym, co jest na zewnątrz. Także nawet w pochmurny dzień naprawdę warto wyjść na zewnątrz, żeby ten nasz organizm jakoś zarejestrował, że to światło jest i w związku z tym zsynchronizował te wszystkie swoje wewnętrzne procesy.
Kluczowe jest właśnie wychodzenie na zewnątrz i to naprawdę radzą wszyscy specjaliści, którzy są związani z właśnie medycyną snu, czy też psychiatrzy. I to najlepiej na godzinę dziennie i do tego rano, by to światło mogło nas nakręcić. Może dla wielu osób nie brzmi to najlepiej, żeby wychodzić rano w taką pogodę, ale nawet półgodzinny spacer, no po pierwsze nas rozrusza, po drugie pobudzi te światłoczułe komórki w centralnym zegarze, o których mówiłam wcześniej. Oczywiście takie przebywanie na zewnątrz w mniej korzystnej pogodzie, bo jasne, każdy by się otaczał idealnymi warunkami, ale nasz organizm musi dostawać jakieś bodźce, które go do czegokolwiek stymulują. Więc takie przebywanie na zewnątrz w mniej korzystną pogodę ma również bezpośredni wpływ na naszą odporność. I o tym opowie nam lekarka Anna Plucik-Mrożek, która jest internistką i specjalistką medycyny sportowej. Wszelkie aktywności na świeżym powietrzu, czy to jest zimno, czy jest ciepło, mają bardzo dobre efekty dla naszego układu odpornościowego. Przede wszystkim dlatego, że aktywność fizyczna jako taka powoduje zwiększenie odporności, ponieważ w kontakcie z tą zimną temperaturą do naszego krwiobiegu są uwalniane związki związane z odpornością, czyli to są cytokiny przeciwzapalne, czy TNF-alfa, czy limfocyty T, czy limfocyty TNK, czyli te, które są taką bezpośrednią odpowiedzią na patogeny, które usiłują się dostać do naszego organizmu. Dzięki temu jest, że tak powiem, w krwiobiegu więcej substancji, które mogą walczyć z infekcjami. I jest to o tyle istotne jeszcze, że każde takie wyjście na zewnątrz powoduje, że te substancje są wydzielane, czyli my nie mamy tak, że to się raz pójdziemy i będziemy mieli wyższy poziom odporności, tylko za każdym razem, po każdym takim wyjściu, po każdej aktywności na świeżym powietrzu dochodzi do wyrzutu tych substancji, czyli wtedy jesteśmy bardziej chronieni przed infekcjami. Oczywiście też zmienne temperatury mają znaczenie, bo nasz układ odpornościowy lepiej pracuje wtedy, jak ma raz zimno, raz ciepło, czyli jak wychodzimy na dwór, potem wracamy do domu. Ale też taki pobyt w zimnej temperaturze na dworze powoduje też to, że ta aktywność fizyczna poprawia nam nastrój, zwiększa ilość wydzielanych endorfin, ilość wydzielanej noradrenaliny, czy dopaminy, czy też serotoniny, czyli po takiej aktywności w zimnej temperaturze my po prostu też się lepiej czujemy, mamy dużo więcej energii. Myślę, że jeszcze też istotną rzeczą jest to, że w trakcie właśnie tutaj już dosyć specyficznie właśnie zimnego powietrza, czyli takiej chłodniejszej pogody, jest to, że właśnie wydziela się jeszcze więcej tej noradrenaliny, nie tylko w wyniku aktywności fizycznej i zmęczenia, ale również po prostu dlatego, że my wychodzimy. A jej wyższy poziom ma związek z tym, że mamy mniejsze dolegliwości bólowe, na przykład kostno-mięśniowe, czy właśnie stawy nas trochę mniej bolą, więc to myślę, że też jest bardzo fajny efekt. Ja bym tylko zwróciła na jedną rzecz uwagę, że zimne powietrze jest również dużo bardziej suche. Czyli jeżeli planujemy duży wysiłek fizyczny, to wtedy trzeba na to zwrócić uwagę, ponieważ na przykład suche powietrze pobiera więcej wody z płuc podczas oddychania i w związku z tym my wydychamy więcej tej wilgoci i możemy się dużo szybciej odwodnić. Dlatego zwracam na to uwagę, żeby jednak mimo tego, że wydaje się, że jest zimno, że się mniej pocimy, bo jak idziemy na spacer, to niespecjalnie się spocimy, to jednak żeby na to zwrócić uwagę, żeby przed takim wysiłkiem czy po takim wysiłku uzupełnić płyny, czyli wypić po prostu więcej. Jeżeli jest duże zanieczyszczenie, co możemy bardzo łatwo sprawdzić w wielu aplikacjach, no to rzeczywiście pewnie lepiej nie wychodzić. Ale jeżeli to zanieczyszczenie powietrza nie jest duże, to można absolutnie też wyjść, dlatego, bo na przykład w okresie zimowym nasz organizm produkuje w drogach oddechowych większą ilość śluzu, czyli łatwiej jest się pozbyć większej patogenów, czyli też między innymi tych zanieczyszczeń, czyli to nie jest tak, że my jesteśmy bezbronni wobec tych zanieczyszczeń, nawet zimą lepiej są one usuwane niż w trakcie cieplejszej pogody. Poza tym korzyści, które są z aktywności fizycznej na zewnątrz w czasie zimnej pogody są dużo większe niż te zanieczyszczenia. Oczywiście cały czas podkreślam, jeżeli ilość zanieczyszczeń jest akceptowalna, czyli albo w normie, albo tylko trochę powyżej tej normy.
Wszystkie te rzeczy po raz kolejny przypominają nam, że jesteśmy, przynajmniej na razie, zwierzęciem. Nie uciekliśmy od swojej zwierzęcej natury, a naszą fizjologią steruje także otaczające nas środowisko. No niestety ci, którzy o tym zapominają, częściej chorują. Dlatego jeśli chcemy w takiej znośnej kondycji dotrwać do wiosny, to warto na poważnie potraktować te codzienne wychodzenie z domu. I to jest dawka nie tylko światła, ale też fizycznej aktywności. Były przeprowadzane takie badania, w których jedna grupa uczestników eksperymentu przez 30 minut jeździła na rowerze, a pozostała odpoczywała w tym czasie w ciszy. I okazało się, że już w połowie ćwiczeń ich uczestnicy na ogół odczuwali poprawę nastroju, która utrzymywała się przez co najmniej 75 minut od zakończenia treningu. Tutaj jak gdyby chciałam zwrócić uwagę właśnie na tą aktywność fizyczną, która towarzyszy nam w wyjściu na zewnątrz, ponieważ to oprócz tego światła jest taki kolejny czynnik, który bardzo zaniedbujemy zimą. I też charakterystyczna dla obniżonego nastroju taka anhedonia, czyli niezdolność do odczuwania pozytywnych uczuć, takich jak tam radość, szczęście, ale też utrata dotychczasowych zainteresowań, też ulegają zmniejszeniu po aktywności fizycznej i to się dzieje od razu. To nie jest tak, że tam 5 tygodni musimy ćwiczyć, żeby poczuć się lepiej. Na podstawie wyników długoletnich badań, no można z całą pewnością stwierdzić, że aktywność fizyczna jest rodzajem terapii w stanach depresyjnych. Tego typu zalecenie jest wpisane w takie najnowsze zasady prowadzenia terapii osób z depresją i podobnie jest w zaburzeniach lękowych czy schizofrenii. I opowiadała nam o tym dr Karolina Zarychta-Zajączkowska, która jest psycholożką i psychoterapeutką z Centrum Badań Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Ona naprawdę dosyć dokładnie to badała i pokazywała, w jaki sposób ta aktywność fizyczna, także zimą, zaniedbana przez nas, przekłada się na nasze zdrowie psychiczne, ale też fizyczne oczywiście, ponieważ ćwiczenia doskonale podtrzymują taki dzienny rytm, nie mówiąc już o tym, no, jak wiele innych korzyści ze sobą niosą. Oczywiście warto zwrócić uwagę, jak się czujemy po treningu, czy nie jesteśmy nadmiernie osłabieni albo rozbici, bo to też jest tak, że osoby, które mają obniżony nastrój, no trudno im znaleźć tą motywację do ćwiczeń i czasami chcemy dobrze, a oni się czują gorzej. Więc taka regularna aktywność dostosowana do naszych możliwości raczej powinna wspierać tą naszą energię niż ją odbierać. Jeżeli jest odwrotnie, no to być może nie dopasowaliśmy tej intensywności wysiłku czy rodzaju wysiłku do naszych predyspozycji. Więc jeżeli czujemy, że ten spacer, aktywność innego rodzaju, nie wiem, niektórzy jeżdżą nawet zimą na rowerach, jeżeli nie ma śniegu, a niektórzy też nawet jak jest śnieg, czy w deszczu, czy jeżeli czujemy, że wcale nie czujemy się po tym lepiej, no to trzeba się zastanowić nad jakąś inną formą. Ja powiem szczerze z własnego doświadczenia, że bardzo mi się nie chce wychodzić, jak jest taka brzydka pogoda na zewnątrz i trudno mi się jest do tego zebrać. Ale jedyną taką rzeczą, która mnie podtrzymuje w tym, żeby jednak wyjść, chociaż też nie powiem, że robię to codziennie i zawsze jak po prostu z zegarkiem w ręku, ale naprawdę bardzo się staram tego pilnować. Więc jedyną taką rzeczą, która mnie jak gdyby do tego wszystkiego trochę bardziej pozytywnie nastraja, to jest przypomnienie sobie, jak się czułam po takim wyjściu z domu na zewnątrz, nie do galerii handlowej, tylko przejście po prostu na spacer. I naprawdę ja nigdy chyba nie czułam się gorzej niż w momencie, kiedy wychodziłam. Zawsze miałam poprawę nastroju, zawsze miałam takie wrażenie, że zaraz ta zima się skończy, będzie wiosna i będzie super. Także z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że to naprawdę działa. Takie bycie na zewnątrz, niezależnie od warunków, to też cały szereg takich fizycznych bodźców dla ciała, które sugerują nam, że jest dzień, a nie noc. No i to jest właśnie ten chłód, wilgoć, deszcz, ale też zapach liści na przykład. Nie wiem, niektórzy twierdzą, że śnieg pachnie. Wiatr oczywiście to też jest także czynnik, który nas aktywizuje, ponieważ kiedyś myśmy byli bardzo aktywni fizycznie za dnia i to też jest coś, czego warto się trzymać, ponieważ nasze ciało to pamięta. Nam się wydaje, że już bardzo daleko od tego czasu, kiedy człowiek żył więcej na zewnątrz niż wewnątrz, ale ciało to cały czas jeszcze pamięta, nasze geny jeszcze cały czas pamiętają.
Te wszystkie czynniki fizyczne, o których mówiłam wcześniej, czyli właśnie ten chłód, czy deszcz, czy te zapachy, które na nas docierają, one są naprawdę też dla nas ważne i cały czas funkcjonują jeszcze po prostu takie jakby ścieżki, czy ślady, które się aktywują w naszym ciele wtedy, kiedy to odczuwamy. To też ma naprawdę spore przełożenie, jeśli chodzi o takie hartowanie się. No my jesteśmy nadmiernie wydelikaceni, siedząc w pomieszczeniach i ten nasz organizm po prostu nie przechodzi tego treningu, który powinien przechodzić, czyli właśnie takiego chłód, ciepło, wilgoć, sucho, deszcz, nie wiem, wiatr, brak wiatru, to są wszystko takie rzeczy, które nas po prostu uczą i hartują. Jeżeli tego w ogóle nie mamy, to później wystawieni na taką sytuację, że któregoś dnia wyszliśmy i nas trochę przewiało i trochę na nas napadało, to powoduje, że właśnie dołączają się jakieś różne infekcje, które taką osobę wychodzącą częściej na zewnątrz po prostu omijają, bo ona jest na to odporna. I większość z nas właśnie niestety spędza tę zimę, starając się zachować to ciepło i unikać zimna, ale właśnie tutaj naukowcy z Oxfordu podkreślają, że odrobina tej ekspozycji naprawdę nie jest taka zła, o czym mówiłam oczywiście wcześniej, i sugerują na przykład, że umiarkowane niskie temperatury są korzystne dla układu naczyniowego, czyli ponieważ ćwiczą naczynia krwionośne w skórze tak, aby odpowiednio reagowały, czyli żeby się kurczyły i rozkurczały, wydzielając bądź zachowując wewnątrz organizmu ciepło. Kolejną rzeczą, która bardzo dobrze reaguje na chłód i w związku z tym powinniśmy też z tego korzystać, to jest brązowa tkanka tłuszczowa. Sporo się o niej ostatnio mówi, ponieważ ten brązowy tłuszcz, on wytwarza ciepło i spala kalorie i generalnie mówi się o nim w kontekście tego, że jak ktoś chce podkręcić swój metabolizm i łatwiej schudnąć, to powinien postawić na tą brązową tkankę tłuszczową. Ponieważ no, normalnie dzieci potrzebują jej do regulowania temperatury ciała. Natomiast u większości z nas ta tkanka brązowa, tłuszczowa znika z wiekiem, ale skany z tomografii wykazały, że dorośli zachowują jednak pewną ilość tego brązowego tłuszczu. I wiele lat temu fińscy badacze podali, że osoby pracujące na zewnątrz mają więcej tego brunatnego tłuszczu niż osoby pracujące w pomieszczeniach zamkniętych. Holenderscy badacze ogłosili w 2009 roku w takim piśmie The New England Journal of Medicine odkrycie, które wykazało, że umiarkowanie niskie temperatury, czyli no nie mówimy o minus 10, tylko powiedzmy w okolicach tego zera, aktywują brązowy tłuszcz i one go aktywowały nawet u 23 z 24 ochotników biorących udział w badaniu. Oczywiście to nie była duża próba, jak widać, ale tych badań nad brązową tkanką tłuszczową jest całkiem sporo. Więc jeżeli chcemy no jakoś zachować ten metabolizm taki troszeczkę bardziej aktywny, a zimą często narzekamy, że właśnie tu nam przybyło, bo generalnie siedzimy, jesteśmy nieaktywni, no to ten chłód jest naszym sprzymierzeńcem, więc przegrzewanie pomieszczeń to po pierwsze nie jest dobry pomysł, a po drugie właśnie no jeśli chcemy trochę chłodu, to wyjście na zewnątrz jest bardzo dobrym pomysłem. W ogóle takie wykorzystywanie niskich temperatur do celów medycznych w wielu krajach jest traktowane naprawdę poważnie. Generalnie krioterapię, czyli w ogóle leczenie zimnym, to takim ekstremalnym zimnym, opracowali Japończycy i opracowali ją do leczenia bólu i stanów zapalnych związanych z chorobami reumatycznymi i innymi tego typu dolegliwościami. Wiemy, że mieszkańcy Finlandii, Rosji czy innych krajów, w których zimy bywają naprawdę surowe, no są też pasjonatami pływania zimą. Zresztą w Polsce ilość tych osób, które morsują, z roku na rok przybywa. To również przynosi korzyści zdrowotne, aczkolwiek tam trzeba się zapoznać z różnymi przeciwwskazaniami do takiego pływania. A kilka lat temu fińscy badacze opublikowali takie badania, które przeprowadzono, co prawda to były naprawdę małe badania, ale jednak dosyć była ciekawa ich, ciekawe wnioski, ponieważ były to badania przeprowadzone na 10 kobietach i one przez 3 miesiące zanurzały się w zimnej wodzie na 20 sekund tuż powyżej punktu zamarzania. I poddawały się też sesjom krioterapii całego ciała, czyli na bardzo krótko się wchodzi do pomieszczenia z bardzo niską temperaturą.
I wyniki badań krwi tych kobiet no nie były niczym niezwykłym. Mniej więcej to było to, czego się naukowcy spodziewali. Ale z wyjątkiem tego, że 2 do 3 razy wzrastał im poziom noradrenaliny w kilka minut po ekspozycji na zimno. Noradrenalina to jest taki neuroprzekaźnik. Jest to substancja w układzie nerwowym, która ma bardzo wiele różnych zastosowań, ale między innymi prawdopodobnie odgrywa właśnie rolę w tłumieniu bólu. Także to też jest takie ciekawe badanie pokazujące, że od tego zimna nie należy tak za wszelką cenę uciekać. Jest jeszcze jeden bardzo ciekawy trend, który się coraz szerzej rozwija. To są tak zwane zielone recepty. Nie ma to nic wspólnego ze zdrowiem psychicznym, chociaż właściwie to ma i nawet dużo. Po raz pierwszy było o tym głośno, kiedy lekarze z Wysp Szetlandzkich zaczęli przepisywać tak zwane właśnie zielone recepty, czyli recepty na kontakt z naturą, swoim pacjentom. Czyli oprócz leków zalecali pacjentom piesze wędrówki. I w skład tych pieszych wędrówek wchodziła też obserwacja ptaków i spacery po plaży wzdłuż Atlantyku, niezależnie od pory roku, także zimą, kiedy tam naprawdę bardzo ostre wiatry wieją. Oficjalna państwowa instytucja, którą jest szetlandzki NHS, czyli odpowiednik naszego Narodowego Funduszu Zdrowia, właśnie przepisuje taki kontakt z przyrodą na receptę. To był taki pilotażowy program, który obejmował tylko 10 takich przychodni, ale poszedł całkiem nieźle. I taka terapia miała wesprzeć leczenie chorób psychicznych, ale też cukrzycy, chorób serca, przewlekłego stresu i innych chorób przewlekłych. Chodziło o to, żeby ludzie po prostu niezależnie od pory roku wychodzili na zewnątrz, żeby ten kontakt z przyrodą mieć, ponieważ uważa się, że to jest bardzo dla nas korzystne. I pacjenci otrzymywali takie nawet specjalne kalendarze i listy z trasami spacerów, które były stworzone przez Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, które pokazywało poszczególne gatunki ptaków i roślin oraz różne tam drogi, którymi należy przejść się na spacer. Naprawdę bardzo fajny pomysł. Miejmy nadzieję, że on się jakoś rozpropaguje na większą skalę. No, Szetlandy też nie są płaskim terenem. Można się tam wybrać na przykład na górską wędrówkę i no, też organizm trzeba troszeczkę zmusić do większego wysiłku. Niektórzy pacjenci na przykład właśnie a propos tego kontaktu z fizycznymi różnymi czynnikami środowiska, to niektórzy pacjenci dostali na przykład polecenie, żeby stanąć na 3 minuty nieruchomo w ciszy pod wiatr i z odkrytą głową, ponieważ to stymuluje jak gdyby też układ nerwowy i dobrze po prostu na nas działa. Takie zielone recepty, one nie są zupełnie nowym pomysłem, ponieważ w takim Centrum Zrównoważonej Opieki Zdrowotnej w Oksfordzie też zachęca się lekarzy i szpitale w Wielkiej Brytanii do tego, żeby swoim pacjentom sugerować spacery po lesie lub wychodzenie na zewnątrz. I ten projekt nosi nazwę Forest i ma zachęcić właśnie ludzi do korzystania w celach prozdrowotnych z lokalnych parków i lasów, także zimą. I ponieważ udowodniono, że ten kontakt z przyrodą zmniejsza uczucie napięcia i stres, obniża nam ciśnienie krwi, poprawia funkcjonowanie układu odpornościowego, o czym mówiła dr Plucik-Mrożek, oraz łagodzi objawy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci. Generalnie japońscy naukowcy, którzy odkryli, znaczy właściwie byli takimi pionierami, jeśli chodzi o coś, co my nazywamy kąpielami leśnymi, czyli spacerami po lesie, mają niższy poziom hormonu stresu ludzie, którzy takie kąpiele leśne uprawiają, także właśnie zimą, niż osoby badane, które spacerowały na dokładnie takie same odległości, ale po salach laboratorium. Czyli to nie jest kwestia tego, ile my tych tysięcy kroków dziennie zrobimy, tylko jeszcze w jakich okolicznościach. No, spacer jest też doskonałym sposobem na dotlenienie się i przećwiczenie powolnych oddechów z przepony, które na co dzień oddychamy źle. A to jest właśnie ten moment, kiedy możemy się na chwilę troszeczkę zwolnić i no też zastanowić może nad różnymi rzeczami, które w jakichś naszych planach, które chcemy zrobić, co chcemy osiągnąć. Bardzo Państwa zachęcam do tego, żeby wychodzić na zewnątrz, oczywiście odpowiednio ubranym do okoliczności, które są za oknem. I nie zamykajmy się w domach na zimę, bo wcale nie poczujemy się lepiej. Co więcej, niestety jest duże ryzyko, że poczujemy się po prostu źle i dopadnie nas i dołek psychiczny, i też różnego rodzaju problemy zdrowotne. Prawda czy mit? Niskie temperatury powodują choroby. To jest niestety bardzo częsty mit i często się mówi, że no tak, sezon jesienno-zimowy to jest sezon na choroby, bo jest zimno.
No, nie jest to prawda, a w każdym razie nie do końca. Ponieważ owszem, zimno to jest jedno, ale oprócz tego przede wszystkim w środowisku muszą być wirusy, które te przeziębienia powodują. I badania dotyczące takiego przenoszenia przeziębień wykazały, że osoby doświadczające niskich temperatur wcale nie są bardziej narażone na zachorowanie niż osoby, które przebywają w ciepłym pomieszczeniu. Wzrost zachorowań na przeziębienie i grypę o tej porze roku wynika z tego, że takie chłodne warunki są idealne do przenoszenia właśnie wirusów, które powodują infekcje. No skąd te paskudne wirusy wypełzają? Nie było ich latem i nagle są, no więc one nie znikły. One sobie po prostu zrobiły wakacje w naszym nosogardle i najczęściej właśnie w nim siedzą rinowirusy, które są najczęstszą przyczyną różnego rodzaju przeziębień. One zakażają co drugą osobę chorującą właśnie na przeziębienie. No następne w kolejce są koronawirusy. Bardzo mamy do nich w tej chwili negatywny stosunek, jeszcze bardziej niż w ogóle mieliśmy wcześniej ze względu na SARS-CoV-2, ale oczywiście są inne koronawirusy, które są po prostu koronawirusami takimi przeziębieniowymi. I one z kolei są odpowiedzialne za 10-20% wszystkich przeziębień, a 2-10% chorób przeziębieniowych jest z kolei powodowanych przez bakterie i najczęściej są to paciorkowce wywołujące anginę. Natomiast co z tymi wirusami i dlaczego zimą? No ponieważ zakaźność rinowirusów hamuje wysoka temperatura i to dlatego podczas lata zarazki te jedynie wegetują w naszych górnych drogach oddechowych, natomiast zaczynają budzić się do życia w chłodne i deszczowe dni. Tutaj jeszcze uwaga, że to między innymi dlatego, żeby szybciej zwalczyć przeziębienie, powinniśmy zostać w domu, ponieważ ciepło spowalnia aktywność tych wirusów, a organizm ma też czas i siłę do mobilizacji. Rinowirusy w takich sprzyjających warunkach, czyli właśnie wtedy, kiedy jest chłodno, ale to nie dlatego, że my jesteśmy wychłodzeni, chociaż oczywiście takie ekstremalne wychłodzenie obniża odporność, to jest jasne, ale po prostu to, co się dzieje w środowisku, czyli chłód na zewnątrz, no one atakują błyskawicznie, czyli po wniknięciu do śluzówki nosa w ciągu kilkunastu minut zaczynają namnażać się w drogach oddechowych. I to tempo powoduje, że według takich szacunków robionych przez naukowców, co druga zainfekowana osoba ma objawy przeziębienia już następnego dnia i niestety rozsiewa wirusy dalej, czyli zakaża też innych. Dziękuję bardzo Państwu za dzisiejszy podcast. Ja przyszłam tutaj pieszo do redakcji i właśnie się zbieram w sobie, żeby wyjść, ponieważ naprawdę w tej chwili jest śnieg z deszczem i jest nieprzyjemnie, ale zrobię to. Zrobię to i zachęcam Was również do tego, żebyście nie zamykali się w domu. Dziękuję, do usłyszenia. Margit Kossobucka.